Kochani moi mili, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ zrobimy go tak bardzo family friendly i tak bardzo poprawnie, jak tylko się da. I to nie dlatego, że nagle się zmieniłem i chcę być sztucznym człowiekiem, a dlatego, że Team YouTube mnie nienawidzi. Popatrzcie, to są moje ostatnie filmy. TikToki? Demonetyzacja. Newsy? Demonetyzacja. Beczka? Demonetyzacja. Uwagi szkolne? Tego filmu akurat nie zauważyli, więc proszę nie raportujcie go, dziękuję. Ostatnia beczka, demonetyzacja. Wyjaśnij to zdjęcie, demonetyzacja. Kolejne TikToki, demonetyzacja. Na wszystkim na tym kanale mam demonetyzację. Więc dzisiejszy odcinek będzie maksymalnie grzeczny. Nie będzie tutaj żadnych przekleństw. Będziemy wręcz tak super, że będziemy tutaj mieli szczeniaczki, będziemy je głaskać i wszystko będzie idealnie. Prawda, mój szczeniaczku kochany? O. Jeżeli się ostatecznie okaże, ten film też ma demonetyzację, to dana to naprawdę do myślenia, naprawdę. A tymczasem, beczka, lecimy! Rok 2021. Rok 2021. Pizdale odbiera smak życia. Tym razem padło na żabki. Wchodzi ustawa, że tylko sklepy z dewocjonaliami mogą działać w niedzielę. Smutna żaba.xd. Niedziela kilka dni później. Wracam z rodziną z kościoła, bo trzeba. Widzę zielony neon. Pod nim tabliczka otwarte. Ocie baton.jpg. Podbiegam sprawdzić. Matka drzeryja, że mielone u babci. Mały tłum ludzi z niedowierzaniem zerka do sklepiku. Ekspedientka pomiędzy gumami do rzucia, hot dogami. Rozkłada... Co to są za gumy do rzucia? Halo! Nie, nie pokazujemy tego! Mateusz! Git! I tak, tak ma zostać. Nie pokazujemy tego. Gumy do życia. I kto to będzie żył? Twoja stara pewnie! Sorry, musiałem. Wchodzi ustawa, że w niedzielę mogą być otwarte sklepy, tylko sklepy, co są na terenie miejsc kultu. Jakoś dwa dni później obok pieczywa układają pierwsze kapliczki. Jezus jest zielony. Maria trzyma gazetkę z promocjami za żabsy. Zysk rośnie. U część ludzi wpada się... Ej, to jest Big Brain! Podoba mi się. Tylko osoba ze święceniami może sprzedawać w niedzielę. Żabka była już przygotowana. 1/3 księży została podkupiona wcześniej. Połowę pracowników wysłali do seminarium. Jeszcze Połowę pracowników wysłali do seminarium. Ty, jak jesteś w jakiejś korporacji i wysyłają cię, nie wiem, na szkolenie zarządzania, czy na szkolenie, nie wiem, zamiatania podłóg, to oni by cię wysłali na szkolenie do seminarium. Ej, zarobisty tekst. W mediach mowa o wojnie. Sejm przepycha kolejne ustawy. Każda gorsza od poprzedniej. Żabka zaczyna prowadzić spowiedź. Za każdy grzech dostajesz 10 żabsów. Grzesz są codziennie o 8... Kto te pasty wymyśla? Za każdy grzech dostajesz 10 żabsów. Ale to jest genialne, ej, podoba mi się. Żabki to jedyne działające firmy w kraju. Państwo zablokowało wszystko inne kolejnymi ustawami antypłazowymi. Nawet USG jest łatwiej z żabki ogarnąć. Prezydent zwołuje orędzie. Mamy prezydenta? A no tak, były wybory. W żabce, bo lokalne nie miały odpowiednich pozwoleń XD. Andrzej Duda staje w telewizji. Jest ubrany w zielony garnitur. Czekaj, on nie był z PSL-u. Cały kraj obserwuje to, co zrobi. Prezydent uśmiecha się, wyciąga telefon i pokazuje zieloną aplikację. W tym tygodniu długopisy w wielosztuce. Aj, ale serio. Mam wrażenie, że im bliżej świąt, tym beczka robi lepsze odcinki. Naprawdę. Na początku istnienia były świetne, potem właśnie taka przerwa, a teraz znowu zaczynają być genialne. I to tak naprawdę genialne. No kurczę, sprzedaż tylko w miejscach kultu, więc stawiasz kapliczkę w żabce. Jak dla mnie odcinek koks. Tylko moi kochani, zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam jeszcze raz przypomnieć o konkursie Malediwy za dychę, który jest organizowany przez Letyshops, czyli sponsora dzisiejszego odcinka. Letyshops jest serwisem cashback, dzięki któremu uzyskujecie zwrot pieniędzy za zakupy. Jest to bardzo proste i już wam tłumaczę, o co chodzi. Aktualnie zbliżają się święta, czyli czas, w którym trzeba kupić jakieś prezenty świąteczne. I w tym momencie, jeżeli chcecie komuś kupić na święta, no na przykład dajmy na to aparat, to możecie go kupić albo w jakimś zwykłym sklepie, takim na mieście, załóżmy za 10 000 zł, albo na przykład zamówić go z Media Expertu i dostać jeszcze 2% cashbacku, czyli de facto dostać 200 zł z powrotem. Działa to w ten sposób, że jeżeli Media Expert zarabia 1000 zł na każdym aparacie i ten sklepik stacjonarny też zarabia 1000 zł na każdym aparacie, to w tym momencie te sklepy ze sobą rywalizują i możecie kupić albo tutaj, albo tutaj. Loteria. A w momencie, kiedy Media Expert jest partnerem Letyshops, to w tym momencie Media Expert zarobi na aparacie 800 zł, a ten sklep nic. I w tym momencie doskonale rozumiecie, jak działa cashback. Korzystanie z Letyshops też jest mega łatwe i przyjemne dzięki wtyczce. Wystarczy zajrzeć opis, tam macie link, dzięki któremu możecie sobie dodać wtyczkę do przeglądarki. I teraz, kiedy jesteśmy na stronie Media Expertu, voila! Cashback został aktywowany. Czyli jeżeli teraz w tym momencie coś zamówicie, na przykład ten właśnie aparat, przejdziecie do koszyka i złożycie zamówienie, to cashback zostanie naliczony na wasze konto. Takie to proste. I jeżeli wykonacie te właśnie kroki, czyli kupicie coś z Letyshops, to możecie wziąć udział w konkursie Malediwy za dychę, gdzie wygrać można właśnie wycieczkę na Malediwy, iPhone'a, PS5, MacBooka, naprawdę masę nagród o łącznej wartości ponad 100 000 zł. Pamiętajcie, że czasu na zakupy jest niewiele, więc należy się śpieszyć. Link do Letyshops, jak i wtyczki do przeglądania
przeglądarki macie oczywiście w opisie i gorąco was zachęcam do sprawdzania. Dzień w pracy w sklepie. Sklep, w którym pracuję, oferuje karty podarunkowe z paskiem magnetycznym, takim jak normalne karty z banku. Wczoraj do sklepu przyszła pośledzona dziewczyna z ojcem albo opiekunem, nie wiem dokładnie. Nie, ja przepraszam, mi się coś skojarzyło. Ale to jest, nie, to nie, nie, nie wrzucajmy tego do odcinka. Proszę, proszę, nie. Ja wiem, że ja ryzykuję demonetyzację, ale to jest tak śmieszne, nie. Ja chcę być pod twoimi skrzydłami. Pomyślimy. Jakby... Przyszła upośledzona dziewczyna z ojcem albo opiekunem. Wczoraj weszła upośledzona dziewczyna ze swoim opiekunem. Nie, proszę, nie róbmy tak. Sporo czasu jej zebrało wybranie zakupów, ale była cały czas uśmiechnięta i bardzo zadowolona. W końcu przyszli do kasy, gdzie skasowałem ich zakupy. Dziewczyna chciała sama przeciągnąć kartę w terminalu, więc go jej podsunąłem. Miała spore trudności, żeby dobrze trafić kartą. Przesuwała albo za wolno, albo za szybko, albo w złą stronę. Zarówno ja, jak i jej opiekun oferowaliśmy jej pomoc, ale uparła się, by zrobić to samodzielnie. Wiecie, co mi się z tym kojarzy? Ta najgorsza karta, nie? Z najgłupszej gry. Próbowała i próbowała, wciąż bez sukcesu. Tymczasem formowała się całkiem pokaźna kolejka. Klienci z ciekawością przyglądali się sytuacji. Trwało to chyba z 10 minut i z każdą minutą dziewczyna była coraz bardziej sfrustrowana i czerwona na twarzy. Bardzo jej współczułem. To musiało być przykre uczucie, nie radzić sobie z taką prostą czynnością i to jeszcze na oczach przyglądających się obcych ludzi. Nie! Przecież to wszystko pasuje do Queen of the Black. To jest taki krypto odcinek. Wszyscy to nie, ale autentycznie, przecież to jest dedykowany odcinek jej i ona się nie radziła na oczach wszystkich ludzi i wszystko robiła źle. Takie, Boże święty, czemu? Dlaczego to musi tak pasować? Gdy już miała wzy w oczach, jej opiekun w możliwie najbardziej delikatny sposób zabrał jej tą kartę. Rozkleiła się wtedy zupełnie. Zaniosła się głośnym płaczem. Klienci robiący zakupy podchodzili zobaczyć, co się dzieje. Opiekun przeciągnął kartę przez terminal. I też nic z tego. Wtedy postanowiłem jednak zmienić typ płatności na kartą. Hola, hola! Zanim przełączysz... Jednym z najbardziej tajemniczych zwierząt Amazonii jest największy kot. Może osiągać 2 metry długości i ważyć nawet 160 kg. Zaimponowało mi to! Ej, to ci wyszło. Jakiego ty plot twista teraz wywaliłeś? To ci wyszło. O kurde! Nie spodziewałem się takiej riposty. Myślałem, że on to przeciągnie i nagle okej, i koniec odcinka. A ten, ja pierdzielę, nie. A ten po prostu nie miał terminala włączonego prawidłowo. Jezus. Chłopie! Rozwaliłeś mnie teraz. Absolutnie mnie rozwaliłeś. Genialny odcinek. Fanatyczka Tedego. Moja matka to fanatyczka Tedego. Cały pokój zawalony plakatami, płytami, pelenami od Tedy. Średnio raz w miesiącu, jak ją proszę o peleny, tylko truskule mówią hajs. To mówi, że ma portfel pełen martwych ziomków. W swoim życiu już 10 razy przeprowadzałem do domu Karyny. Zawsze matka mówi mi, że szkoda jej gumek na Hot 16, ale ma gest. Ostatnio... Ej, co ja wiedzę... Ej, czy to jest cała pasta zrobiona na tekstach Tedego? Naprawdę? Gdy montowaliśmy przewody, matka wydarła się, że jest przekaz. Za każdym razem, gdy wchodzę do pokoju... Kiedy montowaliśmy przewody, matka darła się, że jest przekaz. Ej, cudowne. Żeby zaświecić światło, krzyczy mi: Boże baton! Oczywiście wszędzie każe mi chodzić w pelenach. Nawet na komunistę w t-shircie z Gucci sruci. Pożygać się już można. Jak rano jedziemy samochodem, zawsze trzyma przy sobie odświeżacze. Z Wunderbaum. Kazała mi... Jakby, dobra, ten odcinek jest mocno targetowany. Jeżeli nie słuchaliście nigdy Tedego, nie zrozumiecie tego odcinka. Ale jeżeli słuchaliście Tedego, to jest naprawdę świetna interpretacja, nie? Wszystko pasuje idealnie. I przejść na dietę. Z 60 kilo schudłem do 59,9 kg. Zaczyna krzyczeć: Ej, schudł! Pozwala mi schłać tylko Tedego. Jak zobaczyła w historii, że miałem peję, to gonga wyłapałem. No masakra. Na ślizgu w temacie o Tedę najebała już ze 100 A to też jest spoko, bo Tedę, znaczy peja z Tedę się bardzo nie lubią. Albo nie lubili. Bo w sumie nie wiem, czy ostatecznie coś się po Hyde Parku zmieniło, ale pamiętam, że to była straszna kosa, więc to jest też, no, bardzo dobrze zinterpretowane. Tysięcy postów i uzyskała dzięki temu rangę Psycho Tedę. Co roku na wakacje jeździmy do Mielna. Wychodzi z domu już o 5 rano i przy okazji budzi mnie z bongo w ręku. No jaraj!
Przestań się, Mario! Ostatnio grałem Skyrim, robiłem miecz. Mama natychmiastowo wyrwała mi myszkę. Przewróciła z krzesła. Zaczęła kuć miecz, wykrzykując przy tym: odkuj się, bo umie! Że nie, to jest takie głupie, naprawdę takie głupawe. Ale czy to pasuje do TD? Jak najbardziej. Komisja wojskowa. Komisja wojskowa. Idziesz na badania. Rutynowa kontrola twojego nastoletniego ciała. Najgorsze przed tobą. Badanie jajek. Stresujesz się tak bardzo, nie wiesz, co możesz odwalić ze stresu. Trafiła ci się blondyna, pani lekarz, level 25. Holy shit, ale mam farta! Nie przemyślałeś do końca tego, że piękna lekarka 10 na 10 z ciałem 9 na 10 będzie dotykać twój penis. Ściąga... No i dzięki, kochani. No przecież to już jest tyle podtekstu. Czekajcie, wam to znajdę. No ja jestem pewien, że my już wyczerpujemy to wszystko, nie? Ocena YouTube. No i dziękuję, już demonetyzacja. Za co? Za żartowanie sobie. Ale Yogo Bella nie chce się przy tym reklamować. Nie, absolutnie nie. Nikt się przy tym nie chce reklamować. Tylko Leti Shops jest takie dziwne i Leti Shops postanowiło zasponsorować ten odcinek. Naprawdę, no nikt nie chce, tylko Leti Shops. YouTube, wy się zastanówcie czasem nad sobą. Więc jeżeli jeszcze nie macie Leti Shops, link macie w opisie. Bardzo serdecznie zachęcam was do pobierania i do brania udziału w konkursie Maldiwy za dychę. Leti Shops jest darmową usługą, dzięki której możecie zaoszczędzić naprawdę gigantyczne pieniądze na zakupach. Dlatego jeżeli jeszcze Leti nie macie, link w opisie. A my wróćmy sobie do odcinka, bo nie chcę tak kończyć bez zobaczenia, co będzie dalej. Ściągasz gacie. Pani wytrzeszcza oczy i nie rusza się przez 20 sekund, które były dla ciebie wiecznością. Halo, przy pani. Już badam. Łapie twojego potężnego bydlaka w łapę i rusza nim bardzo powoli. Nie miała pani... Przepraszam bardzo! Cały odcinek się starałem! Czy musimy to teraz... No i cyk, demonetyzacja. Dziękuję YouTube, naprawdę. Nie możecie tego przymknąć oko na to, nie? Naprawdę, no. 0 zł z tego filmu zarobione. Znowu. Dziękuję YouTube, naprawdę, dziękuję ci. Badać yonder? A, no tak. Modlisz się, aby to się nie działo. Kurczę, woruj, kurczę. Stał na baczność, niczym Janusz z fotela, gdy Helena wróciła do domu z VIP-ami z Biedronki. Shit. Zakasując mówi, że wszystko w jak najlepszym porządku, a uczucie na moim Beni jest dalej dziwne. Starasz się nie płakać. Że jej tam nie puknąłeś. Robisz to dla dobrej pracy i spełnienia marzeń. Wracasz do domu. Swędzi cię kutas i masz dziwne uczucie, że coś masz na niej. Ściągasz gacie. Pod napletem malutki kwadracik. Karteczka z numerem telefonu. Czujesz wygryw. Od razu wybierasz numer. Czekaj, co to jest za numer? 606-493-845-398L? O co chodzi? Co to za numer? Od razu wybierasz numer. Halo, dzień dobry. Znalazłem ten numer pod napletem. Witam, tort. Co jest, kurwa? Co to jest za tekst? What the fuck? Znalazłem ten numer pod napletem. Kurwa, to wasza matka. Boże, co jest? Witam, tu ordynator kliniki walki ze śmiertelną stulejką. Ty głupia lekarko. Ty głupia kurwa. Dobra, powiem tak. Co ten odcinek będzie demonetyzacja? To już jest pewne. Dostaliśmy właśnie demonetyzację na tym filmie. Dziękuję bardzo, kochany team YouTube. Naprawdę jest świetnie, wykonujecie swoją pracę. Ten odcinek był serio naprawdę fajny. Beczka autentycznie i bliżej świąt, tym lepsze odcinki. I mam nadzieję, że tak już zostanie aż do końca roku przyszłego. O, ten cały rok i przyszły i będę zadowolony. A tymczasem, jeżeli nie widzieliście, tu macie świetny materiał, świetny film. Jeżeli nie widzieliście, też Leti Shops macie je w opisie. A ja żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt. Cześć!